Witajcie kochani. 2 lata temu nagrywałam dla Was krótkie filmiki, takie środowe do ładowania. Dziś jestem gotowa znów zacząć. Będę je dla Was nagrywać, bo wiele osób mnie o nie prosi. Nie będą one ani profesjonalne, ani na najwyższym poziomie. Będę w nich mówić o tym, co mi w duszy gra, co mnie dotyka i co jest dla mnie ważne. Ostatnio wiele wydarzyło się w moim życiu i żeby nie używać stwierdzenia wiele złego, powiem, że wydarzyło się wiele sytuacji związanych z ogromnymi, nie zawsze pozytywnymi emocjami. Sama jestem ogromnie emocjonalna i choć uczę się tego, żeby nie mieć emocji na dłoni, co jest dla mnie bardzo trudne, to obserwując emocje innych ludzi, wiem, że są one swoistym wentylem i są w życiu mega potrzebne. Zarówno te dobre, jak i złe emocje. No właśnie, tylko czy emocje mogą być złe? Gdy rozmawiałam o tym z moim znajomym, usłyszałam, że nie ma złych emocji, są tylko te przeszkadzające. Przeszkadzające? Zdziwiłam się. Czyli jakie? Jak powiem Ci, jakie to są emocje, to zrozumiesz, dlaczego nam one przeszkadzają. Przeszkadzające emocje to te, które utrudniają osiągnięcie stanu spokoju i równowagi umysłu. Jest 5 przeszkadzających emocji. Są nimi niewiedza, gniew, przywiązanie, duma i zazdrość. Najważniejszą jest niewiedza, czyli brak zrozumienia. To brak świadomości, jakimi rzeczy są, to niewiedza spowodowana brakiem umiejętności widzenia wszystkiego. Ludzie nie znoszą sytuacji, gdy czegoś nie rozumieją. Powoduje to ich złość, frustrację i gniew. Nie rozumiesz czegoś? I to powoduje właśnie Twój gniew. Jesteśmy źli, bo nie rozumiemy, dlaczego ktoś postąpił tak, a nie inaczej. Gniewamy się na siebie, na kogoś, na cały świat, bo nie rozumiemy przyczyny postępowania innych ludzi. Brak zrozumienia, złość powodują kolejną emocję, jaką jest przywiązanie. Ja nazywam to chciwością, pożądaniem czy chęcią posiadania. Chodzi tu o przywiązanie do rzeczy. Chcemy mieć coraz więcej i więcej, a wcale tego nie potrzebujemy. Pamiętajcie, że trumna nie ma kieszeni i nic ze sobą nie zabierzemy. To dlaczego w takim razie w życiu tak bardzo chcemy posiadać, mieć więcej i jeszcze więcej? Mój znajomy fajnie przyrównał nasze życie do pobytu w hotelu. Przyjeżdżamy do hotelu na jakiś czas, możemy używać absolutnie wszystkiego, wszystko ma nam służyć, wszystko jest do naszej dyspozycji, ale gdy wyjeżdżamy, niczego nie możemy ze sobą zabrać. Przywiązanie do posiadanych rzeczy jest przyczyną kolejnej przeszkadzającej emocji, jaką jest duma. Bez przerwy porównujemy się do innych. Jestem lepszy, gorszy, mam więcej, mniej. Dzięki temu, że ktoś jest gorszy ode mnie, ja czuję się dumny, ważny. Tyle tylko, że to porównanie pcha nas do ostatniej przeszkadzającej emocji, jaką jest zazdrość. Zazdrościmy wszystkiego i wszystkim. Tylko po co? Przecież każdy z nas jest inny. Ma inne potrzeby, inny charakter. Jest na innym etapie życia i potrzebuje czego innego. A my, nie wiedząc tego, porównujemy się. Zamiast komuś zazdrościć, pobłogosławmy to, co ma. Powiedzmy w duchu, cieszę się, że masz więcej ode mnie, że jesteś lepszy. Błogosławię wszystko, co masz. Ta emocja błogosławieństwa czy wdzięczności jest pozytywną emocją i jest ona przeciwna do emocji zazdrości i to ona właśnie jest w naszym życiu tym wentylem. A na koniec najważniejsze. Zastanów się, jaka emocja jest Twoją przeszkadzającą emocją. Bo według nauk wschodu, jeśli nie poradzisz sobie z nią w tym życiu, to przyjdzie nam się z nią zmierzyć w kolejnym. Może warto skupić się na pierwszej emocji, na zrozumieniu? Jeśli zrozumiemy, jakimi rzeczy są, zrozumiemy, co targa innymi ludźmi. Jeśli zrozumiemy ich punkt widzenia i ich sposób myślenia, to pozbędziemy się wszystkich pozostałych emocji, a te przestaną nam przeszkadzać. Czy Ty już wiesz, która emocja jest Twoją przeszkadzającą? Bo ja już wiem. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.